Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Przewodniczący, dziękujemy za uznanie. Ja myślę, że też Pan jest w trudnej sytuacji, bo cały swój autorytet musi Pan, jak Pan doskonale rozumie, postawić w złej sprawie. I po pierwsze pytanie, czy Wysoka Izba proceduje nad zmianą odpowiedniej ustawy? Zacytuję wypowiedź pana legislatora, która wczoraj na posiedzeniu Komisji Finansów była przedstawiona. Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu po przeanalizowaniu projektu ustawy doszło do wniosku, że jest on obarczony dosyć istotną wadą legislacyjną. Mianowicie problem polega na tym, że projektowane przepisy mają charakter przepisów incydentalnych, inaczej mówiąc, epizodycznych. Stąd też w opinii Biura Legislacyjnego nie powinny być zamieszczone pośród przepisów prawa materialnego znajdujących się w ustawie o finansach publicznych. Albo powinny one być zamieszczone w ustawie incydentalnej, albo też Biuro Legislacyjne proponuje dokonać stosownej nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i projektowane przez rząd normy zamieścić w tzw. ustawie okołobudżetowej jako przepisy o charakterze incydentalnym mające zastosowanie tylko i wyłącznie w 2013 roku. Proszę bowiem zwrócić uwagę, że przepisy te nie mają de facto charakteru przepisów zmieniających, tylko ich celem jest zawieszenie stosowania określonych przepisów ustawy o finansach publicznych w 2013 roku. W Ministerstwie Finansów zatrudnionych jest 9 wiceministrów, blisko 2000 urzędników. I okazuje się, że to za mało, aby przygotować poprawną legislacyjnie ustawę. Te wątpliwości są zasadne, tym bardziej, że Państwo sami już raz kiedyś wykorzystaliście ten tryb wprowadzenia zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, kiedy zwiększyliście stawkę podstawową z 22 do 23%. Wówczas również, między innymi uzasadniając tym, że jest to incydentalna zmiana, inna sprawa, że nie wycofaliście się i nadal ta podstawowa stawka będzie obowiązywała. Zmienialiście te przepisy w ustawie około budżetowej i to tylko potwierdza słuszną uwagę pana z Biura Legislacyjnego. Więc albo jest to bałagan, albo jest to niekompetencja, albo pośpiech, albo panika w związku z utratą kontroli nad finansami publicznymi. Na to Państwo już pytanie sami sobie musicie odpowiedzieć, ale to w żadnym razie, bez względu na to, czy to jest wynikiem pomyłki, czy też celowe działanie, nie zwalnia Państwa od odpowiedzialności ze stosowania standardów demokratycznego państwa prawa legislacji. Czasy, kiedy interpretacja prawa i jego dostosowywania do oczekiwań partii rządzącej mamy szczęśliwie za sobą. I nie przywracajcie tych praktyk, ponieważ my zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja finansów publicznych. Doskonale sobie zdajemy sprawę i wiemy również, kto do tego doprowadził. Wy do tego doprowadziliście. Więc zgadzamy się na to, ażeby procedować nad tym projektem, tym, który będzie projektem poprawnym, nawet jeżeli będzie taka potrzeba w przyszłym tygodniu. Jesteście w stanie zrezygnować z wakacji, naprawdę. Polacy tego oczekują i polski budżet, polskie finanse tego potrzebuje. Ale uchwalcie prawo poprawne, takie jakie rzeczywiście ma być. Wiemy, jakie są konsekwencje. Wiemy, że jeżeli nie zwiększycie deficytu, co też będzie oczywiście w efekcie problemem dla Polaków i to będzie spłacanie kolejnych długów. Jeżeli tego hamulca bezpieczeństwa w tej chwili nie zerwiecie, no to będziecie cieli dramatycznie wydatki. I wtedy zasadne jest pytanie, czy będą rzeczywiście pieniądze na wypłatę na przykład emerytów, czy będą pieniądze na inwestycje, jaka jest nasza perspektywa. Taki jest wybór, taki wybór dzisiaj daliście nam wszystkim. Jesteśmy natomiast, tak jak podkreślam, pracować gotowi nawet w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie taka potrzeba. Senat zbiera się 7 sierpnia. Jest czas. Jeżeli w ciągu 3 dni jesteście Państwo, chcecie zafundować Polakom 16 miliardów złotych więcej deficytu, więc jeżeli wydłużycie to zadłużanie się o kilka dni, naprawdę nic się nie stanie.
Brak z waszej strony jest również odwagi omówieniu, jaka jest prawdziwa sytuacja finansów publicznych i co z budżetem na rok przyszły. To również wczoraj na komisji, mimo że pytaliśmy o to, było uwidocznione. Minister Rostowski w ogóle na ten temat nie chce rozmawiać i uważa, że po prostu tak jest dobrze. A ja myślę, że to wynika z tego, że tak naprawdę wiecie o tym doskonale, że będzie jeszcze gorzej. I moje pytanie jest takie. Czy w ustawie o planowanej zmianie ustawy o finansach publicznych, tę, którą jesienią przedstawicie w Sejmie, zniesiecie pozostałe progi ostrożnościowe? Dziękuję bardzo.